Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kociołek z indyka. Potrzebować będziemy 40 deko mięso z indyka. Pokroiłam w kosteczkę i mięso obsmażymy na 2 łyżkach tłuszczu. Będziemy potrzebować 1 cukinię, 1 czerwoną paprykę, 1 cebulę, 2 ząbki czosnku i 0,5 szklanki ryżu. Będziemy doprawiać solą, pieprzem i oregano. Jeżeli lubimy, możemy dołożyć łyżkę koncentratu, ale niekoniecznie. Jeżeli nie lubimy, to możemy mieć bez koncentratu. I mięso obsmażamy na mocno rozgrzanym tłuszczu. I później dodamy pokrojoną cebulę i czosnek. Razem podsmażymy. Mięso z cebulą, czosnkiem mam obsmażone. Podlewamy wodą, aby było całkowicie zakryte. Doprawiamy solą, pieprzem, oregano i dusimy tak około 40 minut. Po tym czasie dodamy pozostałe składniki. Do miękkiego mięsa dodajemy pokrojoną paprykę, cukinię, i dosypujemy 0,5 szklanki ryżu. Należy to pomieszać, uzupełnić wodą, aby warzywa były zakryte, i gotujemy 30 minut. I tak oto wygląda kociołek z indyka. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Danie jednogarkowe, kociołek z indyka.